Więc mamy znowu mały problem. A mianowicie jest niedziela rano i wrócili ci sami chłopcy, co byli ostatnio. I muszę wam jeszcze coś powiedzieć do tego. Nie jestem zbyt dumna siebie i no, ja zrobiłam źle. Jestem w pełni świadoma, że zrobiłam źle, bo ci sami chłopcy przyszli przedwczoraj, tylko że spotkałam ich, jak wynosiłam śmieci i poprosili o zdjęcie i powiedziałam im, okej, what the fuck, czemu wy znowu tu jesteście? Widzieliście mój ostatni odcinek? A oni, tak, widzieliśmy. I zrobiłam sobie z nimi to zdjęcie. I dzisiaj oni znowu przyszli. Może ja czegoś nie widzę, bo kto normalny? Marcin i moje kuzynki mówią, że my zadzwoniła na policję, ale tak dziwnie mi jest dzwonić na policję przez chłopców. To się spróbuję z nimi pogadać, wyjdziemy do nich. Już gadałam z nimi przedwczoraj, więc nie ma chyba aż takiego stresu, chociaż jest niezręcznie. Tylko nie rozumiem ich logiki, nie rozumiem, co oni mają w głowie, żeby przychodzić któryś raz. Słyszę ich, są za drzwiami, szepczą i cały czas pukają. O nie, Franek. Franek też wyszedł, kurwa. Franek do domu. Boję się, że oni przyjdą od tej strony. That's creepy. Franek do domu. Please don't do that. That's fucking annoying. What the? Jest 12:38. Ja muszę iść do kościoła jeszcze przed tą 14, bo potem jest konferencja o 18. Dzisiaj jest konferencja, całkiem zapomniałam o konferencji i Marcin występuje. To jest jego pierwsza konferencja od dawna. No, ja nie muszę czekać, jestem ciekawa, jak mi pójdzie. Tym bardziej, że ja teraz jestem po swoich konferencjach i ja wiem, jakie to są emocje i wiem teraz troszeczkę, z czym to się je. Jestem podekscytowana. Gadałam z którą z Moniką, ona też tam będzie, więc fajnie. Czyli musimy w 10 minut wyrobić się do kościoła, muszę zamówić Ubera i na 13 pójdziemy sobie do kościoła. O 14 skończy się msza i wracam od razu tutaj. Pasta. Ja powinnam kupić sobie lepszą siódeczkę, ja nie wiem, ja zawsze używam takie zwykłe, a ja widzę, jak inni wszyscy mają jakieś fancy. How will I know if he really loves me? Idę po ręczki papierowe. Dobra, słuchaj, no make-up, bez make-up. Po prostu nakładamy krem SPF Fenty. Słuchaj, on jest dobry. Jak mi się wydaje, ja nie mam zielonego. Ja nie znam się kompletnie, mogłabym używać jakiś krem z Biedronki i ja pewnie nie wiedziałabym różnicy, ale dobra. Nie, no żartuję, ten krem jest dobry. On pachnie ładnie i on ma SPF. SPF jest bardzo ważny. Spodnie założymy te. Kiedyś były za małe na mnie, ale pierwszy raz będę je teraz przymierzać, odkąd schudłam. Zobaczymy, jak teraz będą leżeć. O matko, ale śmiesznie. Wiecie, kiedy ja je dostałam? Jak nagrywałam odcinek do Kaspra Wojskiego, ten z tym gotowaniem. Patrzcie, okej, dalej no ass, ale there's like, jest pełno miejsca. A one kiedyś serio nie mogłam się dopiąć w nich. What? Ubierzemy jakiś top, wiem jaki chyba. Oh my gosh, ja dzisiaj będę fashion icon, brązowe do tych spodni. Fire, super cute. Okej, w mojej głowie to lepiej wyglądało. Po pierwsze, ten stanik nie może być widać, ale beka, ja nie wierzę, serio, ja nie mogłam się zmieścić w te spodnie jakieś 2 miesiące temu, a teraz one są troszeczkę nawet za duże. W każdym razie, okej, nie mogę iść z odkrytym brzuchem do kościoła, więc muszę nałożyć coś jeszcze na górę, ale these pants, super cute, więc szukamy teraz jakiejś góry, jakiejś, you know, classy góry. O, chyba wiem co, dobra, patrzcie to. One sec, okej. Kremowa kurtka z szalikiem Local Heroes. No, I just don't like it, no. Kto wypuścił prostytutkę? What the fuck? Co ja myślałam kupując to? Ja to kupiłam w Stanach i byłam tak podekscytowana, jestem myślę, oh my gosh, fashion icon, Lexi. Fashion icon, a ja tego ani razu nie założyłam, bo za każdym razem jak to zakładam, to czuję się jak prostytutka. Płaszcz!
Muszę go zapiąć, żeby nie było widać Babsona, a teraz wyglądam troszeczkę jak a detective, a mysterious detective. Teraz czekam na Ubera i jadę do kościoła i nie wiem, czy brać ze sobą kamerę, czy zostawić, bo w sumie co ja będę w kościele, nie będę w kościele nagrywać, więc chyba was zostawię, okej? Okay? Okej, okay, jest 16:16 i zamówiłam sobie przed chwilą maka i jest to mój pierwszy posiłek dzisiaj. Odkąd przestałam trenować, to bardzo nieregularnie jem i właśnie potrafię zjeść pierwszy posiłek o 16. Wiem, że to jest bardzo źle, nie wiem. Chyba zacznę znowu jakiś catering jeść, bo tak być nie może. Odnośnie kontentu, kontent zaraz będzie lepszy, tylko muszę najpierw nagrać kilka odcinków na zapas i te na zapas będą takie właśnie bardziej szybsze, ale zaraz będzie. Don't promise things again, Kim. Oh, I can! I will do better, I will, okay? No, teraz po prostu na zapas, you know, we just... Anyway guys, okej, okay, więc dzisiaj będziemy grać Never Have I Ever. Nigdy przy nigdy. Everybody take a cup. Okej, okay, poznamy się trochę lepiej. Ogólnie to ja myślę, że ja was znam bardzo, bardzo dobrze. Wy też chyba mnie znacie? Więc zobaczymy, czy dowiemy się jakichś ciekawych, nowych rzeczy o sobie. Nigdy przy nigdy nie podoba mi się ktoś, kto podoba się mojej kuzynce. Well, ale kto pierwszy? Co kto pierwszy? No podobał ci się ktoś, kto na przykład like you, miałeś crusha na niego. Not crush, like I thought like the same person was hot. No, crush. Okay, then no. Nigdy przy nigdy nie zrobiłem czegoś złego i zrzuciłem winę na kogoś innego. No to chyba wszyscy. Mm-hmm. Nigdy przy nigdy nie płakałam, żeby dostać atencję. Albo żeby zwrócić na siebie uwagę. Drink up, bitch. No. You drink a sip? Ale wydaje mi się, że każdy, you know when you're like sad or something and you just feel like, okay, I mean, I guess I it's time to cry. No. Nigdy przy nigdy nie przeszukiwałam czyjegoś telefonu. Och, matko. Ty nigdy nie przeszukałaś telefonu? Nigdy? Nigdy? Never. What? Never. A kogo ty telefon przeszukałaś? I can't. Nie mogę powiedzieć. Co? A who? Then you. Me? Boyfriends. Ty? Bo ja nigdy nie miałam chłopa, więc to jest moje... My phone? No, you have a password. I can't say because then it's gonna out me. Me? No, none of the people in this room. Nigdy przenigdy nie zmuszałam się, żeby kogoś lubić. Oh, well. Yes. Ale udawać, że kogoś lubię? Tak, że się zmuszałaś. Nigdy przy nigdy nie zaczęłam dramy, bo się nudziłam. To jest git! Ja? No, nie! Dramy, bo się nudziłam. Ja zaczęłam może kłótnie z nudów, nie wiem, z którymś z moich chłopaków. Okej, okay, nigdy przy nigdy nie byłam pijana w kościele. Ale poczekajcie, najpierw wytłumaczmy tę sytuację. Byłyśmy na imprezie w sobotę i ta impreza... Piątek, sobota, niedziela. Nie, w niedzielę myśmy nie piły już, tak? W sensie, to była sobota, wieczór, myśmy poszły pić. Aha, no. I piłyśmy całą noc, wiadomo, już była niedziela rano i poszliśmy spać wtedy chyba, nie? Tak, poszłyśmy. O 4:00, 5:00 stałyśmy na 11:00 do kościoła i jeszcze było troszeczkę alkoholu we krwi wciągnięta. Nigdy przy nigdy nie piłam dłużej niż 3 dni z rzędu. Raz w życiu, jak byłam na keto diecie, bo wtedy ja nie miałam kaca no. I mogłam pić i wtedy byśmy miały taką fazę, że mikser u mnie mieszkał kilka dni, to myśmy no, przez 3 dni chlały, a ty teraz? Mamy w szkole, ale... W szkole? Benia teraz przeprowadziła się do Polski jakoś kilka miesięcy temu, 2-3 miesiące no. temu i nigdy nie piłaś, nie? Nigdy. Nie, bo, się... ale co nie mogę, no, I couldn't. And she's like a good girl i teraz nagle... Zaczęła cholać kilka dni pod rząd. Okej, okay, nigdy przenigdy nie pokochiwałam się w nauczycielu lub profesorze. Że co? Oh my gosh, ja pierdolę, gdzie my... Oh, co? Wait, read the question. Let me hear it. Drink, girl! Nigdy przenigdy nie kazałam komuś opuścić swojego mieszkania. Nigdy przenigdy nie byłem zazdrosna o czyjś sukces. This one's... Kiedyś, jak myśmy dorastały, no. to myśmy przecież zawsze były porównywane no. do siebie jako, że ty i ty no. byłaś we wszystkim lepsza. Po kolei. W nauce ona była wyższa, szczuplejsza, lepiej byłaś zawsze ubrana. It was always toxic. Nigdy przy nigdy nie pisałam z 3 facetami na raz.
3 aż? Mhm. O, even more. What the heck? 4. What? Nigdy przy nigdy nie sikałam u siebie na podwórku. Ja kiedyś wracałam do domu ze szkoły, było kilka razy taka sytuacja i nie było nikogo w domu, ja musiałam strasznie siku. No więc co ja miałam zrobić? Musiałam szybko do ogrodu lecieć. A ja nie miałam klucza do mieszkania, więc u siebie tam... W Warszawie? No. W Warszawie? Nigdy przenigdy nie pisałam z czyimś ex. Oh my gosh! Okay guys, to tyle w dzisiejszym odcinku. Love you guys so much. Bye. Bye.